mam na imię Paulina i witam Was serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym filmiku chciałabym Wam powiedzieć, jak się spakowałam do porodu i co ze sobą zabrałam. A więc tak, jeżeli chodzi o ilość bagaży, jakie miałam, to miałam dwie walizki kabinowe. W jednej były spakowane rzeczy dla mnie, w drugiej były spakowane rzeczy dla dzieciusia oraz dodatkowo miałam ze sobą teczkę na dokumenty, która była mi potrzebna na izbie przyjęć. Może zacznę od tego, co mi było potrzebne, jakie miałam dokumenty. Więc tak, jeżeli chodzi o tą teczkę, którą miałam ze sobą, to znajdował się w niej wynik grupy krwi, musi być potwierdzony. Był to GBS, była morfologia, układ krzepnięcia, elektrolity, HIV, HCV, HBS oraz OWA. I dodatkowo ja miałam badanie przeciwciał anty-RH. Miałam również spis zażywanych leków, które biorę i z jaką częstotliwością. Dodatkowo zapisałam sobie na karteczce dane ośrodka, do którego zapisałam dziecko po porodzie oraz dane położnej środowiskowej, czyli imię, nazwisko oraz numer telefonu. W teczce z dokumentami miałam również spakowaną kartę ciąży. Jeżeli chodzi o tą kartkę z ośrodkiem podstawowej opieki zdrowotnej, jest ona potrzebna z tego względu, że szpital musi wiedzieć, gdzie ma wysłać kartę szczepień. Czyli najlepiej, jak macie na kartce zapisaną nazwę przychodni oraz dokładny adres. Teraz na ekranie powinno Wam się wyświetlić, co miałam w teczce ze sobą. Może zacznę od tego, co miałam spakowane w walizce dla synka. Więc tak, dla synka miałam ze sobą spakowany rożek, który tak naprawdę przydał nam się w szpitalu z tego względu, że jak wróciliśmy do domu, to synek nie chciał z niego korzystać. Było mu po prostu niewygodnie i nie lubiał być ściśnięty. Miałam również spakowane pieluchy tetrowe. Dodatkowo miałam spakowane 5 kompletów ubranek. Ubranka spakowałam sobie w takie woreczki strunowe, które kupiłam w Ikei. One bardzo mi się przydały z tego względu, że pakując takie ubranka do środka, podpisałam sobie na woreczku czarnym markerem, co się znajduje w środku i w jakim rozmiarze. Wzięłam sobie 3 zestawy na 56 oraz 2 zestawy na 62. Z tego względu, że nie wiedziałam do końca, jaki rozmiar mi się przyda. Synek urodził się mając 57 cm, ale tak naprawdę w rozmiarze 56 chodził jeszcze przez 2 tygodnie po porodzie, więc przydały mi się ubranka na 56, ubranka na 62 były jeszcze troszkę na niego za duże. Jeżeli chodzi o taki zestaw na dany dzień, to miałam w środku spakowany pajacyk. Pajacyk wzięłam sobie z rozpinanymi nogawkami, z tego względu, że było łatwiej przewijać dziecko. Jeżeli rozpinamy sobie tutaj całe nogawki, mamy dostęp do zmiany pieluszki. Wzięłam sobie również body. W moim przypadku były to body zakładane przez głowę, ale takie, które dość mocno się rozciągają, żeby nie było problemu z założeniem. Wiem, że bardzo dużo mam poleca również body kopertowe. Nie trzeba wtedy ich zakładać przez głowę, tylko można sobie je normalnie zapiąć. I miałam również w takim zestawie włożone skarpetki. Jeżeli chodzi o skarpetki, przydają się skarpetki, które nie mają ściągaczy tutaj. Fajne są takie, które są luźne, które nie ściskają dzidziusia. Dodatkowo w takim woreczku spakowałam sobie również dwie czapeczki oraz rękawiczki niedrapki. Rękawiczek niedrapek nie zakładałam ani razu. Czapeczkę założyłam w pierwszy dzień i tak naprawdę później już nie zakładałam. Również w takim pojemniczku miałam zabrany smoczek, który sobie wcześniej wyparzyłam w domu. Wiem, że są osoby, które są całkowitymi przeciwnikami smoczków, ale ja w razie W wolałam sobie taki smoczek do szpitala zabrać. Wzięłam również dla dziedziusia ręcznik kąpielowy. Według obecnych zaleceń dzieci w szpitalu nie są kąpane, ale ja tak zapobiegawczo wzięłam sobie taki ręczniczek. On mi się w szpitalu nie przydał, ale miałam go spakowanego w torbie. Wzięłam sobie również krem na odparzenia. On również mi się nie przydał. Jeżeli chodzi o ubranka na wyjście, również je miałam spakowane do takiego woreczka strunowego. W Ikei jest fajnie z tego względu, że można je sobie kupić w różnych wymiarach, w zależności od tego, do czego nam są potrzebne.
Jeżeli chodzi o to, w co synek był ubrany na wyjście ze szpitala, to ja wychodziłam ze szpitala 21 listopada. Było wtedy około 5 stopni na zewnątrz, więc ubierałam body na krótki rękaw, ubierałam pajacyk i na to ubierałam taki pajacyk polarowy, taki a la kombinezon polarowy. Ja takie kombinezony kupowałam w Smyku, są one marki Fisher Price. Ja miałam kupione na rozmiar 62 i były sporo za duże, ale tak naprawdę w niczym to nie przeszkadzało z tego względu, że nawet fajniej było, bo rączki były w środku i nie marzły. Miałam również czapeczkę oraz komin. Komin miałam taki zakładany przez główkę, również zakupiony w Smyku i do tego taka czapeczka, żeby przykryła też uszka i następnie wkładaliśmy dzidziusia do fotelika, przykrywaliśmy kocykiem i zanosiliśmy do samochodu. Jeżeli chodzi o kocyk, uważam, że przydał mi się on dużo bardziej niż rożek, bo tak naprawdę przykrywałam dziecko kocykiem, a nie zawijałam je rożkiem. Następna rzecz, która się przydaje, jest to woreczek do sterylizacji butelek i smoczków. Jeżeli na przykład nam spadnie smoczek na ziemię, możemy sobie go włożyć do takiego woreczka. Ja już Wam pokażę, jak on wygląda. O, coś takiego. I w takim woreczku możemy sobie ustawić na kilka minut w mikrofali. Tutaj jest mniej więcej instrukcja, jak to działa. I wysterylizować taki smoczek czy też butelkę. Jeden woreczek jest na 20 użyć. Przy każdym użyciu możemy sobie tutaj zaznaczyć, ile razy użyliśmy, żebyśmy się nie pomylili. Fajną rzeczą są też jakieś zdrowe przekąski. Można sobie coś zabrać, żeby zjeść ewentualnie między posiłkami jakieś krakersy czy też wafle ryżowe. Jeżeli chodzi o mokre chusteczki oraz pampersy dla dziedziusia, ich nie brałam, ponieważ one są w apartamencie. Jeżeli rodzicie na zwykłym oddziale, no to jak najbardziej trzeba sobie wziąć pampersy oraz chusteczki. W apartamencie chusteczki są firmy Hip, a pampersy bodajże firmy Belli. Jeżeli chodzi o drugą walizkę, były w niej rzeczy dla mnie. Ja miałam dla siebie spakowane trzy koszule nocne. Koszule nocne miałam rozpinane tutaj oraz tutaj, żeby mi było łatwiej karmić. Spakowałam sobie również skarpetki, jakby mi było zimno, ale nie korzystałam. W apartamencie było dość ciepło, więc mi się nie przydały. Miałam spakowane również trzy staniki do karmienia. Je również sobie spakowałam do woreczków strunowych i podpisałam. Miałam spakowane też klapki pod prysznic oraz pantofle, w których chodziłam sobie po pokoju. Dodatkowo miałam spakowany szampon oraz żel pod prysznic, ale ich nie trzeba zabierać z tego względu, że w apartamencie są one dostępne, są one w wersji takiej mini jak w hotelu, jednorazowe. Ręczniki również są w wyposażeniu apartamentu, są one dla Was oraz dla osoby towarzyszącej. Bodajże są cztery ręczniki, są dwa duże i dwa małe. Miałam spakowane również majtki siateczkowe. Miałam ich dwie paczki po 5 sztuk pakowane, czyli 10 sztuk, z tego względu, że nie wiedziałam, ile ich zabrać. Podkłady poporodowe również są dostępne w apartamencie, są one firmy Belli. Jeżeli rodzicie na zwykłym oddziale, podkłady trzeba sobie zabrać. Ja dodatkowo spakowałam sobie również zwykłe podpaski. Kupiłam tą nocną wersję, te troszeczkę większe. Było mi po prostu wygodniej z nich korzystać niż z podkładów. Wkładki laktacyjne są również dostępne w apartamencie. Ja dodatkowo spakowałam sobie również części do laktatora, z tego względu, że laktator w apartamencie jest dostępny, ale te końcówki z rureczkami trzeba sobie dokupić swoje. Można je zakupić w szpitalu, w sklepie medycznym, koszt około 30 zł. Spakowałam sobie również butelki. Butelki miałam firmy Medela do odciągania pokarmu, z tego względu, że jak ja rodziłam w listopadzie, w apartamentach były laktatory Medeli i dokupiłam sobie do nich kompatybilne buteleczki, gdzie mogłam odciągać pokarm.
W kosmetyczce miałam również spakowaną szczotkę do włosów, szczoteczkę oraz pastę do zębów. Miałam również spakowane gumki do włosów z tego względu, że włosy wolałam sobie spiąć, żeby gdzieś nie przeszkadzały dzidziusiowi przy moim nachylaniu, przy tym jak się do mnie przytulał. Jeżeli chodzi o podkłady higieniczne, one również są na wyposażeniu apartamentu. Na wyposażeniu apartamentu jest również suszarka do włosów i w łazience pod prysznicem jest krzesełko, więc jeżeli nie macie siły stać po porodzie podczas kąpieli, można sobie spokojnie usiąść. Jeżeli zamierzacie karmić piersią, polecam Wam spakować sobie jakikolwiek krem z lanoliną. Dodatkowo ja ze sobą nie miałam, bo nie wiedziałam, że są potrzebne kapturki do karmienia, ale są one do kupienia w sklepie medycznym w szpitalu, więc mąż po prostu wyszedł z apartamentu i je dokupił. I w mojej walizce miałam również spakowane ubranie na wyjście ze szpitala. Jeżeli chodzi o to, co się znajduje w apartamencie, to w apartamencie dodatkowo znajduje się rogal do karmienia, więc dość wygodne, bo można sobie spokojnie nakarmić dzidziusia. Fotel do kangurowania, znajduje się czajnik, znajduje się ekspres do kawy, do ekspresu są kapsułki, są śmietanki, jest cukier, są różnego rodzaju herbaty, są herbaty czarne, są herbaty smakowe. Dodatkowo jest również woda mineralna. Na wyposażeniu apartamentu znajduje się też lodówka, znajduje się telewizor. Na telewizorze jest Netflix, jest Ipla, jest TVN Player, więc można sobie korzystać, jeżeli ktoś chce. W apartamencie jest też wieża stereo, jest również klimatyzacja oraz przewijak z wanienką. Więc jeżeli byście na przykład chciały, żeby położna Wam pomogła wykąpać dzidziusia, to jak najbardziej jest taka możliwość w apartamencie. Jeżeli chodzi o rzeczy, które są na wyposażeniu apartamentu, tak jak pampersy, chusteczki, podkłady, kawa, herbata i tak dalej, to jeżeli się skończy, to poprosicie i zostanie Wam to uzupełnione. Pościel w apartamencie, jeżeli poprosicie, również jest zmieniana codziennie. Dodatkowo przy wyjściu z apartamentu otrzymujecie taki kocyk biały, polerowy z logiem szpitala Ujazdek. Jeżeli Wam się podobało, to serdecznie zapraszam do oglądania kolejnych filmów, które będą się pojawiały na kanale w najbliższym czasie. Cześć!